A oto taki odcineczek informacyjny. Porozmawiamy sobie troszeczkę o różnych gierkach, no bo wiecie, zakończyłem tego Torchlighta 2, no i teraz trzeba podjąć decyzję, co my właściwie będziemy nagrywać. Sobie tutaj zrobiłem taki spis gier, które mam na oku. Część gier to są gry, które jeszcze nie wyszły, na które tak sobie czekam. Powiem wam, co to jest. Może nie wszystkie wam powiem, ale takie bardziej dla mnie istotne na pewno powymieniam. Oraz gry, które już są, no i co do których trzeba będzie podjąć decyzję, co by tu nagrać w ramach oczekiwania na te gry, które właśnie planuję sobie ogrywać. Zaraz tam przejdziemy do tej listy sobie. W ogóle w opisie pod tym filmem dałem link. Link do kołysanki, o której mówiłem podczas nagrywania Torchlighta 2. To jest w ogóle bardzo stara melodia, z tego co ja kojarzę. Na tyle stara, że nawet w Wiedźminie Trójce użyli tej melodii jako jeden z elementów takiego naszego folkloru. Taka ciekawostka, jeżeli ktoś nie kojarzy tej melodii, nie wie za bardzo, o czym mówię, no to może sobie później ten link sprawdzić z tą kołysanką. A jeżeli ktoś nie wie za bardzo, o co chodzi jakby z nawiązaniem w Wiedźminie, chociaż no pewnie jak usłyszycie tę kołysankę, jeżeli ktoś jej nie zna, to od razu sobie skojarzy, gdzie w Wiedźminie to zostało wykorzystane, no ale dam też link do Wiedźmina właśnie. No to tam, to taka tylko dygresja mała. A jeżeli chodzi o gierki, no właśnie, od czego by tutaj zacząć? Mam kilka takich gier, na które bardzo czekam, można by tak rzec. Tylko wiecie, ze mną to jest tak, że czekam bardzo na jakieś gry, ale to też nie jest na 100%, że zrobię z nich serię. W każdym razie mam na przykład na liście tutaj taką gierkę jak Inculinati. Nie wiem, czy kojarzycie. Jakoś bardzo dużo informacji o tej grze to na razie nie ma niestety, ale w każdym razie Inculinati, Rogue Lords jest taka gierka też u mnie na liście. Sherlock Holmes Chapter 1. Na to czekam, tak można powiedzieć, spośród tych trzech gier, które wymieniłem najbardziej. To są wszystkie gry, te trzy, które wymieniłem, one wszystkie mają wyjść w tym roku, ale nie ma konkretnych terminów. Nie wiadomo, czy one w pierwszej połowie roku wyjdą, czy gdzieś tam pod koniec, więc jakoś bardzo się nie nastawiam, że któraś z tych gier się pojawi stosunkowo szybko. Na przykład jeszcze miałem na tej liście niedawno, na takiej liście wyczekujących, znaczy o oczekiwanych przeze mnie gier, miałem zapisane The Medium. The Medium. Też tak sobie czekałem na tę gierkę polskiego studia, oglądałem trailer, bardzo fajnie to wyglądało wszystko w zapowiedzi. I tak kilka dni przed premierą tak sobie zobaczyłem demo tej gry. No okej, było bardzo fajne, klimatyczne, nawet w moim stylu, ale coś jednak sprawiło, że zrezygnowałem z nagrywania tego. Pewnie sobie w to kiedyś pogram, ale stwierdziłem, że nie będę nagrywał. Nawet ciężko mi powiedzieć dlaczego. Może to ten taki Resident Evilowy układ kamery, cholera wie, ale jakoś tak, no nie, no jednak nie będę nagrywał The Medium, ale polecam, naprawdę fajnie wygląda, także jak najbardziej, no może kiedyś, ale teraz na pewno nie. Na pewno czekam i to się może pojawić w każdej chwili z tego co wiem, właściwie to już powinno się pojawić, Tormentum 2. Tormentum 1 kojarzymy, to ja nawet nagrywałem z tego serię, ona jest na kanale u mnie. Bardzo fajna gierka, też polskiego studia. Bardzo fajna, klimatyczna, z taką no, dosyć specyficzną atmosferą, jeżeli chodzi o o przedstawienie lokacji, prawda? Takie graficzne, artystyczne, więc przedstawienie lokacji. Tormentum 2, tylko właśnie, nie wiem, z tym jest problem, to miało się ukazać już w 2020 roku, gdzieś tam pod koniec. Cały czas jest informacja, że to lada chwila ma się pojawić, ale nie ma właściwie konkretnych informacji, dlaczego to jest opóźniane, co tam się właściwie dzieje, jakieś nawet pogłoski, ale to pewnie plotki krążą, że mogą zrezygnować z tej gry i się ona nie pojawi, no ale przynajmniej mam nadzieję, że to tylko takie plotki. Bardzo chciałbym sobie to Tormentum ograć, zwłaszcza, że Tormentum to pewnie będzie podobna długość jak Tormentum 1, czyli nawet jakbym rozpoczął serię jakąś taką długą,
No to tę długą można albo przerwać, nagrać sobie to Tormentum tam bezproblemowo, albo nawet przez krótki czas równolegle prowadzić z jakąś dłuższą serią. Także Tormentum na 95%, jak tylko wyjdzie, to od razu siadam, nagrywam sobie się, nie mogę do tego doczekać, to tak na bank, nie? No, także to taka sytuacja. Gierka, na którą chyba czekam najbardziej w tej chwili, tak jestem najbardziej napalony, może nie na samą gierkę, bo ta gierka już wyszła i nawet ją sobie ograłem raz, ale chodzi mi o poprawę do spolszczenia tej gry, bo nie chcę jej nagrywać w takiej formie, jaka ona jest po prostu dostępna w tej chwili. Chodzi tutaj mianowicie o Atom RPG. Dla fanów Falloutów jedynki oraz dwójki, to jest moim zdaniem pozycja obowiązkowa. Jestem wielkim fanem Fallouta dwójki głównie, pewnie dlatego, że od dwójki zaczynałem. Jeżeli ktoś, podejrzewam, zaczynał od jedynki, to jest wielkim fanem Fallouta jedynki. Jeżeli ktoś zaczynał od dwójki, no to pewnie mu się dwójka bardziej podoba. One są na tyle podobne pod względem mechaniki, klimatu, że podejrzewam, że właśnie tutaj w szale jakby przeważa to, od której wersji zaczęliśmy sobie. Atom RPG, świetny klimacik. Widać na pierwszy rzut oka, że po prostu twórcy, to jest gra rosyjska i widać, że twórcy są wielkimi fanami właśnie tych starych Falloutów. Mechanika bardzo zbliżona, już na samym początku widać, że się tym inspirowali. Klimacik po prostu świetny. I mimo tego, że to spolszczenie obecne jest fatalne, to przeszedłem sobie tę grę, bo się nie mogłem powstrzymać, ale stwierdziłem, że no przy takim spolszczeniu na pewno jej nie nagram, bo to by była profanacja na moim kanale takiej fajnej gry, no nie? I tych wszystkich Falloutów przy okazji. Także tak to właśnie wygląda. Na Atom RPG czekam z utęsknieniem cały czas. No, chyba tutaj, nie? Dobra. Poza tym co? Czyli to Tormentum, Atom... Tylko wiecie, z tym Atom RPG też jest taki problem, że oni robią to spolszczenie cały czas, ale z tego, co ostatnio widziałem, bo jest taki specjalny temat założony tam na Steamie, ludzie sobie gadają o tym spolszczeniu, tam trochę się bulwersują, bo twórcy przez pewien czas umieścili oficjalną informację, że gierka ma spolszczenie. No to ludzie tu kupowali tam sobie spolszczenie, no, znaczy ci kupowali, którym zależało na spolszczeniu, tak, jakimś takim dobrym. No i się okazało w praktyce, że to spolszczenie wygląda tak, jakby jakiś lipny translator z automatu przetłumaczył z języka rosyjskiego na angielski, później jeszcze z angielskiego na polski. Te teksty w ogóle się kupy nie trzymają, tam trzeba się więcej domyślać niż po prostu jakoś, wiecie, tak zagłębiać się w klimat podczas samych dialogów, więc no trzeba czekać. Martwi mnie to, że tam pracuje nad spolszczeniem jakiś jeden gościu, ale jak ktoś ostatnio sprawdzał postęp tego spolszczenia, to mu wyszło, tam jest napisane na tym forum, że 15% dopiero jest poprawione, no to tak, nie wiem kiedy się doczekam. Chętnie bym sobie zagrał nawet na takim spolszczeniu jeszcze raz, ale się powstrzymuję cały czas, żeby nie było takiej sytuacji, że sobie zagram, zapał troszeczkę opadnie i już ten mój zapał na serii się nie będzie tak mocno udzielał, a jednak chciałbym, żeby się udzielał, także czekamy. Ja się cały czas tak ładuję, bo się nie mogę doczekać. W końcu to spolszczenie poprawione, mam nadzieję, że wyjdzie stosunkowo szybko i zrobimy sobie taką super serię. No, mam nadzieję, że tak to właśnie będzie. A poza tym, z takich jeszcze gierek... na które czekam, ale które mogą się za szybko nie pojawić. Znaczy ja cały czas wypatruję jakichś takich ciekawych gier MMO. Ja to ogólnie lubię gry MMO, ale ciężko mi z jakąś taką dobrą gierką podpasować. I w tej chwili czekam na grę Amazona, New World. Jest taka gra, kupiłem ją jakiś czas temu, dzięki temu, że ją wcześniej kupiłem, to mam dostęp, znaczy miałbym dostęp, gdyby wyszła beta tej gry. Wyszła niedawno beta tej gry, ale akurat nie dla osób, które kupiły wcześniej,
już tę wersję taką przedpremierową, ale jeszcze wcześniej była beta właśnie dla tych osób i udało mi się wziąć udział w końcówce tylko tej bety, także troszeczkę sobie pograłem, tam nawet wrzuciłem taki odcinek krótki. No na tyle co pograłem, widzę, że gierka ma potencjał. Co z tego będzie, czy to będzie fajne, to nie wiem, okaże się, ale na pewno chciałbym to obadać, jeżeli w końcu by wyszła ta druga zapowiadana od jakiegoś czasu beta dostępna dla osób, które kupiły wersję przedpremierową, ten wczesny dostęp, no to wtedy na pewno bym sobie kilka odcinków ponagrywał, tak byśmy sobie wspólnie ocenili potencjał tej gry. A sama gra New World ma teoretycznie wyjść wedle zapowiedzi dopiero od chyba 24 czy 25 maja. No to do tego czasu właśnie tylko z tej bety bym mógł coś ponagrywać, byśmy sobie ocenili, ale no nie wiem, jakoś mam dziwne wrażenie, że oni będą przekładać premierę tej gry, bo cały czas śledzę tam zmiany, jakie poczynają sobie w tej gierce i widzę, że mocno ruszają takie dosyć istotne mechaniki walki. Wiecie, jak się zmienia mechanikę walki, trzeba to testować później, nie? Poprawiać dalej, no i skoro poprawiać, no to trzeba znowu pewnie zapodać jakieś beta testy, coś takiego, ludzie znowu wychwytują błędy, no i tak to się ciągnie, jakoś ten maj też mi się nie wydaje, że ta gierka wyjdzie, ale na pewno na to też czekam. No dobra, no ale to są w każdym razie gry, na które czekam. A co nagrywać teraz? No bo nie będziemy robić serii z oczekiwania na gry, prawda? Jest kilka gierek też, które wyszły już. Mam tutaj na liście. No i właśnie tak się nie mogę zbytnio zdecydować. Co wybrać? Na przykład jest taka gierka. No, znaczy chyba zacznę od tej gry. Znaczy nie wiem, czy zacznę serię, ale na pewno zacznę ją tutaj mniej więcej sobie omawiać. Divine Divinity. Wspominałem o tym na mojej serii Torchlighta w jednym z ostatnich odcinków. Tam mówiłem o Lukim, prawda, że on kiedyś nagrywał tę grę. Czasami robił dłuższe przerwy sobie, no i w końcu po jednej dłuższej przerwie okazało się, że wcięło mu save'y, no nie mógł tej gierki dokończyć, a przeglądałem YouTube'a, zauważyłem, że nie ma jakiejś Divine Divinity w jakiejś takiej fajnej, klimatycznej formie prowadzonej. Nie wiem, czy w ogóle ukończona jakaś jest taka polska wersja tego Divine Divinity. Gierka naprawdę bardzo fajna, klimatyczna. Ja nawet mówiłem też podczas jakiejś mojej innej serii, że mam dla was jakąś taką niespodziankę na przyszłość, coś takiego, taką gierkę, gdzie będziemy sobie siedzieć przy herbatce na spokojnie, tam sobie, wiecie, ogrywać, nie spiesząc się. Divine Divinity, gierka z 2002 roku chyba, 2 lata po Diablo, 2. I no, fajnie by było to sobie kiedyś ograć. Nie wiem, czy teraz, bo znaczy, no właśnie, zastanawiałem się, czy teraz to jest na pewno dobry pomysł, żeby to ogrywać. Czy jednak ruszyć coś innego? Znaczy, wiecie, Divine Divinity ma to do siebie, że. No to, o czym mówiłem, to nie jest taki jakiś typowy hack and slash, chociaż takie motywy hack and slashowe są. Gdzieś tam się w teren w końcu wychodzi z zasady, trzeba tych istot troszeczkę wyeliminować. Czasem się to dłuży, tak jak w hack and slashach, ale jednak jest wielki nacisk na ten klimat, na dialogi, na czytanie zapisków, na szukanie sekretów, na rozwiązywanie różnych takich tajemnic, zagadek. I to mi się bardzo podoba. Moglibyśmy sobie na spokojnie właśnie to poprzechodzić. No zobaczymy, ale czy teraz? Oto jest pytanie, bo to jest na pewno bardzo długa gra. Jeżeli ja bym to zaczął, no to okej, to jest gierka w stylu, gdzie można jednak robić przerwy jakieś. Jeżeli by się pojawiło w międzyczasie na przykład Tormentum 2, no to mógłbym nawet równolegle sobie to Tormentum dograć i byłoby dobrze. No ale to jest spośród wszystkich gier, które mam tutaj na liście, z tych, które już wyszły, to Divine Divinity byłoby najdłuższe. To jest już, znaczy to byłby już taki naprawdę poważny projekt. Jeżeli bym to zaczął, to długo bym pewnie już nie zaczął kolejnej jakiejś takiej dłuższej serii. Co najwyżej jakieś takie krótkie, nie? I to jest właśnie to. No ale na pewno Divine Divinity jest pewną opcją. Poza tym z gierek, które wyszły, hack and slash. Hack and slash
Może słyszeliście, może nie. No ci, którzy śledzą hack and slashe, które wychodzą, takie action RPG, to pewnie słyszeli o czymś takim jak Last Epoch. Last Epoch to się pisze. To jest gra wciąż w fazie wczesnego dostępu i w sumie już od dłuższego czasu jest w fazie wczesnego dostępu. Jeżeli ktoś sobie tę grę sprawdzał wcześniej, bo ona chyba nawet za darmo jest teraz do sprawdzenia, nie jestem pewien, chociaż nie, chyba kupowałem ją. Ale jeżeli ktoś sobie ją śledził, to na początku ona nie wyglądała za dobrze. Przynajmniej jeżeli chodzi o grafikę, o te animacje. No to był taki wczesny dostęp, znaczy wtedy to był taki bardzo wczesny dostęp, jak jeszcze ta grafika nie wyglądała za dobrze. Ale ja sobie trochę pograłem w tę grę, znaczy trochę, no przeszedłem ją, na ile ona była do przejścia na tamtym etapie i jednak widziałem potencjał. Minęło sporo czasu już, czytałem sobie ostatnio o tej grze, że wprowadzono spore zmiany, jeżeli chodzi o grafikę. Teraz ona już wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i się tak też zastanawiałem, czy by nie wrócić do tego Last Epoch. Ona na tym etapie, podejrzewam, jak jest teraz, to nie byłaby za długa. Moglibyśmy sobie fabułkę zrobić, ocenić też, czy ma potencjał. No wedle mnie ma potencjał, przynajmniej miała potencjał, jak ogrywałem. No chyba, że wydłużyli jakoś te elementy fabularne i teraz się ją przechodzi dużo dłużej. No nie wiem, bym musiał jeszcze sprawdzić. Ale to też jest opcja właśnie. Divine Divinity jako coś takiego bardzo długiego. Nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby to zaczynać. Last Epoch mogłoby być takie do sprawdzenia. Tylko też z drugiej strony nie wiem, czy nie lepiej by było poczekać już na pełną wersję. Ale tak kusi mnie, żeby jednak tę fabułkę na chwili obecnej, tak jak jest to zrobione, pokazać wam. I byśmy sobie to grali, więc jest też taka, jest też taka właśnie opcja, żeby to Last Epoch obadać. No i teraz tak, no jest jeszcze opcja taka, mam na liście od pewnego w sumie krótkiego czasu, Grim Dawna, no nie? Pisaliście mi często w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć u mnie tę grę. Ja czasem odpisywałem, że no jednak nie planuję tego nagrywać. Jako, że, znaczy wiecie, to jest bardzo podobne do Titan Questa. Na tym samym silniku chyba robione, tylko takim naprawdę, no teraz dużo lepiej to wygląda. Czy nie wiem w sumie, czy na tym samym silniku, ale takie podobne to jest, że no obstawiam, że tak. Może jakaś taka ulepszona wersja tego silnika. I no, Grim Dawna ogrywałem z Mozartem, z kolegą, tam z Discorda trochę. Niedawno sobie sam też pograłem w tego Grim Dawna i no można by. To też jest długa gra, chyba żebym nagrywał tylko podstawkę. Jeżeli bym nagrywał tylko podstawkę, to tam chyba tylko 4 akty są. Jeżeli z dodatkami, to tam chyba z 7 aktów wychodzi. To tam wychodzi 7 aktów, no to nie wiem, no to też jest opcja, że Grim Dawna na tym etapie, jak teraz jestem i się zastanawiam, to faktycznie mógłbym sobie zacząć ogrywać i po prostu obserwowałbym sobie zainteresowanie tą serią. Jeżeli zainteresowanie by było, to moglibyśmy jakiś dodatek sobie pociągnąć dalej, obserwować zainteresowanie dalej. Jeżeli by było, to drugi dodatek, trzeci dodatek, chociaż nie, chyba tylko 2 dodatki były, no ale no wiadomo, o co chodzi, po prostu kontynuować to. A jeżeli bym zaczął, no to już na pewno bym skończył. Na pewno bym skończył podstawkę, nie? I po prostu byśmy sobie mogli tego Grim Dawna, czy jak to się tam czyta, też ograć. No jest jeszcze z takich gierek hack and slashowatych, action RPG, Wolcen. O Wolcenie, znaczy na Wolcena wszyscy czekali tak z niecierpliwością, w końcu wyszedł, było wiele negatywnych opinii. Ja sobie tę gierkę też ograłem już. Ograłem sobie z kolegą Griffem z Discorda też, ale to było dawno. To było dawno, kiedy jeszcze część osób no, trochę narzekała na tego Wolcena. Tam sobie przeszliśmy fabułkę, ja jeszcze później badałem sobie Endgame. Endgame nawet widziałem, że miał potencjał. Całkiem niezłe te elementy tam wymyślali. No i tak czy siak, Wolcen od tamtego czasu przeszedł no jednak trochę zmian. Trochę tam ponoć go poulepszali, pozmieniali. No minęło na tyle dużo czasu, że moim zdaniem warto zobaczyć, co udało im się w tym Wolcenie osiągnąć, ocenić to, podsumować jakoś.
fabułkę moglibyśmy sobie zrobić. To nie byłaby długa seria, podejrzewam, z samej fabułki Wolcena. No, mam tutaj pierwszy ten zaliczony. Prostokącik. Także, no, jest taka opcja. Podsumowując w każdym razie, z gierek, które wyszły i nad którymi się zastanawiam, to jest Divine Divinity, Last Epoch, Grim Dawn, czy jak to się tam czyta, no i ten Wolcen. No i trzeba szybko podjąć decyzję, w sumie na dniach. Najlepiej fajnie by było, żebym dzisiaj decyzję podjął. Możecie pisać w komentarzach, w jakim stopniu się tym zasugeruje, ale to nie będzie na takiej zasadzie głosowania, że na przykład będzie większość głosów za, powiedzmy, Last Epoch, no to na pewno nagram Last Epoch, bo to jednak sam podejmę decyzję, ale sobie tam poczytam, co piszecie, jakie macie zdanie na temat tych gier, jeżeli ktoś na przykład ostatnio jakąś z tych gier ogrywał, z tych takich nowszych, no bo tam Divine Divinity, no to już żadnych poprawek do tego nie nanoszą, ale jeżeli ktoś miał ostatnio na przykład kontakt z Wolcenem, czy z tym Last Epoch na przykład i widział, co pozmieniali, jak to teraz wygląda, czy warto z tego seryjkę na tym etapie zrobić, no to mógłby napisać, a jeżeli nie, no to któraś z tych gier po prostu, jeżeli wam przypadła do gustu, też możecie napisać. W jakiś sposób to pewnie na mnie wpłynie, ale na pewno nie na zasadzie takiego głosowania, że jak będzie wielka przewaga za jakąś grą, to na pewno ją wezmę sobie. Będę się jeszcze musiał zastanowić. No dobra, no to był taki odcineczek w sumie, no wiecie, tak żeby sobie troszeczkę pogadać, nakreślić wam sytuację, na co czekam, co planuję robić. Bo się często o to pytacie i ja nigdy na pewno nie mogę zagwarantować czegoś. Wolę niczego nie obiecywać, bo na przykład, no tak jak była ta sytuacja z The Medium, byłem na to stosunkowo mocno napalony i jak mnie ktoś pytał, czy będę z tego robił serię, to pisałem coś w stylu, że pewnie tak, najprawdopodobniej tak, ale w większości przypadków wolałem nic nie odpisywać albo odpisywać, że nie wiem, tak na wszelki wypadek. No wolę niczego nie obiecywać, bo się okazuje, że no, mogę zrezygnować z czegoś. A nie chcę robić na siłę też jakiejś takiej serii. A ze mną tak jest, że jak już coś obiecam albo zacznę, no to po prostu muszę to skończyć. Czy mi się to podoba, czy nie, no, to tak lubię mieć zapięte wszystko na ostatni guzik. Dlatego trzeba się dobrze zastanowić, zanim podejmę decyzję, jaką serię rozpocząć, zwłaszcza jeżeli to by seria miała być taka dłuższa, typu Divine Divinity, ten Grim Dawn, no to na pewno są długie gry. Wolcen, Last Epoch pewnie krótsze. No dobra, no to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek informacyjny. Jeżeli ktoś nie kojarzy tej kołysanki, to teraz przypominam, że fajnie by było tam sobie kliknąć. Może komuś tam mama śpiewała tę kołysankę, znaczy no mi śpiewali rodzice, jak byłem małym prockiem, to tak właśnie stąd to znam. Oczywiście te słowa, które są, no to nie są jakieś takie stare, tylko melodia jest. Melodia, z tego co wiem, jest bardzo, bardzo stara. No i dlatego twórcy Wiedźmina, jako właśnie to, co mówiłem, element takiego folkloru naszego, postanowili to wpleść tam gdzieś w grę. Słowa zmienili oczywiście tej piosenki. No i tak to wygląda. No dobra, trzymajcie się, na razie.